Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Sportowa Arena. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych w miniony weekend. Zaczynamy od pierwszego. Trzeciej porażki z rzędu doznały piłkarki ręczne Energia AZS Koszalin. Nasz zespół tym razem musiał uznać wyższość w Istalu Gdynia. Starcie zakończyło się wygraną ekipy z Trójmiasta 33-29. Po przegranych meczach z Zagłębiem Lubin i Pogonią Baltiką Szczecin trudno było o przełamanie naszej drużyny w kolejnym meczu. Wistal miał na swoim koncie komplet zwycięstw, w tym nad mocnymi ekipami Zagłębia i MKS-u Lublin. Mecz w Koszalinie od początku układał się po myśli gości. Wistal szybko wypracował sobie przewagę 5-1. Choć koszalinianki zdołały zmniejszyć dystans do jednego trafienia, to odpowiedź zespołu przyjezdnego była błyskawiczna. Do końca pierwszej połowy drużyna z Trójmiasta powiększała prowadzenie. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 17-12. W drugiej części gospodynie starały się dogonić rywala i choć przegrywały już różnicą 8 trafień, to zdołały ponownie zmniejszyć dystans do 3 goli. W końcówce meczu Wistal zdołał utrzymać przewagę i wygrał 33-29. 8 bramek dla Energii zdobyła Romana Roszak, a dla gości 11 Monika Kobylińska. Mecz mógł się podobać kibicom. Był bardzo szybki, dynamiczny, dużo fajnych, składnych akcji po obu stronach. My weszliśmy bardzo dobrze w ten mecz i uzyskaliśmy kilkobramkową przewagę i gdzieś tam ta przewaga się cały czas utrzymywała. W końcówce zabrakło nam dziewczyn. Kilka urazów przytrafiło się i Koszalin to wykorzystał i było trochę nerwowo, ale dziewczyny wytrzymały tą nerwówkę, tą wojnę nerwów i utrzymaliśmy wynik do końca. Terminarz nam się tak ułożył, że mamy w trzech meczach przeciwników z wyższej półki. Jednak cieszy mnie to, że pokazała się dzisiaj z dobrej strony Amit Izak. Świetny mecz rozegrała Paulina Tracz. Zabrakło nam tego, co miała Gdynia, czyli rzutu z daleka, z drugiej linii, bo i Monika Kobylińska, i Aśka Kozłowska świetnie to robiły. W obronie potrafiłyśmy sobie poradzić z Aśką Szarowogą, która warunkami fizycznymi przewyższała nasze zawodniczki. Każda piła, która była do niej dograna, pozwalała na to, że wywalczała rzuty karne bądź rzucała bramki. Zabrakło na pewno, mówię, tego, że słabszy mecz dzisiaj rozegrała Monika Michałów, zabrakło jej, nie mogłyśmy korzystać ze wszystkich zawodniczek, bo tak naprawdę 6 z naszych zawodniczek ma urazy i na pewno miało to wpływ na przebieg meczu. Energia ma w dorobku 4 punkty i plasuje się na 7 miejscu. Następny mecz nasz zespół rozegra za 2 tygodnie. Zmierzy się we własnej hali ze Startem Elbląg. Świetny początek sezonu notują piłkarze ręczni Gwardii Koszalin. Nasz drugoligowiec odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. Pokonał na wyjeździe AZS UKW Bydgoszcz 29-26. Koszalinianie podbudowani efektownym zwycięstwem nad MKS-em Grudziądz pojechali do Bydgoszczy po łatwe punkty. Jak się okazało, wcale łatwo nie było. W pierwszej połowie gwardziści prezentowali fatalną skuteczność. W efekcie AZS prowadził po tej części 13-11. W drugiej odsłonie gra naszej drużyny była zdecydowanie lepsza. Nie tylko dogoniła rywala, ale wyszła także na prowadzenie. Ostatecznie Gwardia pokonała ekipę bydgoską 29-26. 11 bramek dla naszej ekipy zdobył Jakub Radosz. Niestety w pierwszej połowie daliśmy sobie troszeczkę narzucić styl gry gospodarzy. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo, bo aż 16 niewykorzystanych 100% sytuacji w pierwszej połowie i to zaważyło na tym, że do przerwy mieliśmy stratę 2 bramek. W drugiej połowie wyszliśmy troszeczkę innym ustawieniem. No i przyniosło to efekt i te punkty zostały zdobyte przez nas. Cieszy postawa bramkarzy ze względu na to, że już kolejne spotkanie prezentują wysoki poziom. Bronią na skuteczności ponad 50%. Na pewno czeka nas teraz trochę pracy przez ten tydzień w obronie, no bo to najbardziej szwankowało i no, skuteczność, która raziła w tym spotkaniu. Po tej wygranej Gwardia z kompletem punktów zajmuje 4. miejsce. W trzeciej kolejce podopieczni Piotra Stasiuka zmierzył się we własnej hali z Wybrzeżem 2 Gdańsk. W 9. kolejce trzeciej ligi Gwardia Koszalin ponownie zagrała na własnym boisku. Rywalem była Wda Świecie. Starcie zakończyło się remisem 0-0.
Zespół koszański po porażce w poprzedniej kolejce ze Świtem z Kolwin w kolejnym meczu miał za zadanie przede wszystkim nie przegrać. Rywale mieli podobny plan. W efekcie sytuacji strzeleckich było niewiele, a te, które stworzyły sobie drużyny, nie przyniosły goli. Ostatecznie starcie zakończyło się remisem 0-0. Ciężki, trudny mecz, tak jak zakładałem przed meczem, że nie będzie łatwo. Zespół Wdy przyjechał do nas z nastawieniem defensywnym i trzeba im przyznać, że przez 90 minut starali się być konsekwentni w tej obronie. Próbowali nas gdzieś tam złapać na jakąś kontrę. Jedna o mało się nie skończyła skutecznie. No całe szczęście Retreski nie trafił w bramkę. My te swoje sytuacje mieliśmy, szczególnie jest tutaj sytuacja Roberta Ziętarskiego, którą mogliśmy zamienić na bramkę. Natomiast mam wrażenie, że obydwa zespoły przede wszystkim nie chciały stracić bramki, w związku z tym ten mecz tak wygląda, jak wyglądał. No, trzeba szanować ten punkt, tak? Dopisane mamy do tabeli, gramy dalej. Po ostatnim przegranym meczu w Skolwinie zapunktowaliśmy, przed nami kolejne mecze, także myślę, że będzie okej. Nawet dzisiaj nieźle operowaliśmy piłką. Co może mnie tutaj w szczególności cieszyć, to na pewno to, że bramki nie straciliśmy, bo o to nam chodzi cały czas, a sytuacje zawsze będą, tylko po prostu trzeba je wykorzystać, no i wtedy będzie zero z tyłu i na pewno coś się uda szczelić. No na pewno do końca nasz ten remis nie zadowala, no ale lepszy ten remis niż jakbyśmy mieli przegrać i schodzić jakby ze spuszczonymi głowami, tak, po tym meczu. Tak, jest po prostu niedosyt, no ale jeszcze dużo tych meczów zostało, będziemy walczyć na pewno o kolejne punkty w kolejnych meczach. Gwardia ma w dorobku 15 punktów i zajmuje 5. miejsce. Kolejnym rywalem zespołu koszańskiego będzie GKS Przodkowo. Ponad 1,5 miesiąca piłkarze Leśnika Manowo czekają na kolejny punkt w trzeciej lidze. W 9. kolejce podopieczni Łukasza Drożdżala przegrali już 8. pojedynek. Tym razem na wyjeździe z Pogonią 2 Szczecin 2-3. Starcie w Szczecinie rozpoczęło się po myśli gości. Leśnik objął prowadzenie w 9 minucie po golu Yukiego Nemoto. Odpowiedź gospodarzy była błyskawiczna. Trafienia Gracjana Jarocha i Krystiana Pedy dały przewagę Pogoni po zaledwie 14 minutach meczu. Kolejne gole padły w drugiej części. Prowadzenie gospodarzy podwyższył Peda. Leśnik zdołał strzelić bramkę kontaktową, a na listę strzelców wpisał się Dawid Ejzygman. Do końca meczu wynik już się nie zmienił i ostatecznie Pogoń wygrała 3-2. Naprawdę było blisko choćby urwania punktu, na to nas zasłużyliśmy i w drugiej połowie pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że potrafimy sobie stworzyć kilka sytuacji, no i szczególnie te ostatnie 5 minut spodobało to, że no jest niedosyt, bo dwa razy piłka jest wybijana po zamieszaniu pod polem bramkowym Pogoni. Zespół manowski nadal ma tylko 3 punkty i zajmuje ostatnie miejsce. W następnej kolejce Leśnik podejmie Lecha 2 Poznań. 9 meczów bez porażki to aktualny dorobek piłkarzy Bałtyku Koszalin w zmaganiach czwartej ligi. W kolejnym pojedynku podopieczni Mariusza Lenartowicza efektownie pokonali na wyjeździe Kluczewie Stargard 4-1. Zespół koszański pnie się w ligowej klasyfikacji. Choć do tej pory nie przegrał meczu, to po 3 remisach miał sporą stratę do ligowej czołówki. Mecz w Stargardzie rozpoczął się po myśli gospodarzy. Kluczewia prowadziła po pierwszej połowie 1-0. W drugiej części goście błysnęli skutecznością. Stan meczu wyrównał Łukasz Czerba. W 70 minucie po trafieniu Filipa Tylczyńskiego Bałtyk był na prowadzeniu. Wynik meczu na 4-1 ustaliły 2 bramki Leszka Pazdura. Bałtyk ma w dorobku 21 punktów i zajmuje 3. miejsce. W 10. kolejce zespół koszański podejmie Gryfa Kamień Pomorski. Coraz lepiej wiedzie się piłkarzom Bałtyku Koszań w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Wygrali 2. mecz z rzędu. Pokonali na własnym boisku Lechię Gdańsk 2-1. Przed 9. kolejką zespół koszański był w strefie spadkowej. Po efektownym zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze 5-1, podopieczni Tomasza Pozorskiego mieli 2 tygodnie przerwy. Ten czas wykorzystali na przygotowania do meczu z Lechią. Koszalianie już w 5. minucie objęli prowadzenie po golu Bartosza Jachemka. Rywale odpowiedzieli na początku drugiej połowy trafieniem Igora Michalskiego. Koszalianie 3 minuty później ponownie prowadzili. Drugą bramkę strzelił Bartosz Jachemek. Do końca meczu wynik już się nie zmienił i Bałtyk wygrał 2-1. Drużyna świetnie zareagowała w tej drugiej części po utracie bramki. Za chwilę szybka odpowiedź. No i trzeba przyznać, że chyba zasłużone zwycięstwo.
ten czynnik, który tutaj spowodował tą szybką reakcję i strzelenie drugiej bramki, bardzo, bardzo ciężko nad tym pracujemy, żeby chłopcy od początku meczu wyszli zmotywowani, pewni siebie. Widać to było już w drugiej połowie meczu z Górnikiem Zabrze, w poprzednim meczu oraz teraz tutaj z Lechią. W obu tych przypadkach bardzo dobrze zareagowaliśmy na stracone bramki, gdzie w obu tych przypadkach zdołaliśmy odpowiedzieć zdobyczą bramkową. Trzeba przyznać, że po dwóch tygodniach przerwy w grze zespół wyglądał całkiem nieźle, właśnie prezentując się na boisku. Tak, ten czas uważam, że wykorzystaliśmy bardzo, bardzo dobrze nad poprawą poszczególnych elementów w grze, ale też chłopcy tutaj bardzo ciężko pracują na tych wszystkich treningach. Widać, że tutaj na meczach też jest wielkie zaangażowanie, serce. Trochę zasiedzieliśmy się w dole tabeli, ale tutaj już jest taka sytuacja, że my nie oglądamy się, z kim gramy, tylko staramy się grać po swojemu i to przynosi efekt w postaci na przykład dzisiaj 3 punktów. Po tej wygranej Bałtyk ma w dorobku 10 punktów i zajmuje 12 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Salosem Szczecin. Aż 8 bramek padło w meczu klasy okręgowej pomiędzy Wiktorią Sianów a Saturnem Mielno. Lepszą skutecznością popisali się piłkarze drużyny sianowskiej. Wygrali 5-3. Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy. Wiktoria objęła prowadzenie po golu Adama Ławro. Przewagę gospodarzy powiększył ten sam zawodnik. Tuż przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Tomasz Feliński. Generalnie zadowolony, mimo że straciliśmy bramkę na ostatniej minucie gry, ale stworzyliśmy dużo sytuacji. Poza tym zespół Mielna gra dobrze, piłką, więc my tutaj kontrujemy. Sytuacji może mamy więcej i jeszcze słupek był i inne sytuacje, ale trzeba powiedzieć, że mecz jest bardzo równy i cieszymy się mimo wszystko, że prowadzimy. W drugiej części rozpoczął się festiwal strzelecki. Wiktoria zdobyła jeszcze 3 bramki. Na listę strzelców wpisali się Grzegorz Duda, Jacek Żuchowski i Sergiusz Pasternak. Goście odpowiedzieli trafieniami Mateusza Asmana i Adama Matusiaka. Ostatecznie Wiktoria wygrała 5-3. Po tym zwycięstwie zespół sianowski jest 6 i ma w dorobku 13 punktów. W 9 kolejce podopiecznik Grzegorza Dudy zmierzał się na wyjeździe z sąsiadem w tabeli Wieżą Postomino. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Zapraszam Państwa na kolejną w poniedziałek, początek o 17:35. Do zobaczenia.